Cześć, z tej strony Piotrek. W tym filmie opowiemy sobie o elektronice. Dowiemy się, jak zbudować prosty układ elektroniczny, nie narażając się na zbędne koszta. A wszystko to w przyjaznym świecie programu Tinkercad. Zaczynajmy! Tinkercad to wspaniałe narzędzie, które pozwala nie tylko projektować przestrzenne obiekty, ale i zacząć przygodę z elektroniką. I dzisiaj opowiemy sobie właśnie o tym. O tworzeniu pierwszych układów elektronicznych. Aby zacząć, musimy zalogować się do programu. W tym celu wchodzimy na stronę tinkercad.com i wybieramy jedną z dostępnych opcji logowania. A jest ich całkiem sporo. Od logowania się przez Facebook, Apple, Google, na klasycznym logowaniu się przez swoje konto kończąc. Kiedy już uda się nam ta sztuka, naszym oczom ukaże się menu główne programu. Po lewej stronie znajdziemy trzy główne zakładki, a każda z nich pozwala nam tworzyć rzeczy na inny sposób. Dzisiaj interesować nas będzie zakładka Circuits, czyli obwody. O pozostałych więcej dowiecie się z filmików na YouTube na kanale Zamodelowani. Przechodząc do rzeczy. Obwody to nic innego jak proste układy elektroniczne, czyli takie, które do prawidłowego działania potrzebują komputera lub mikrokomputera. Ta informacja przyda nam się na później. Aby jednak zacząć, klikamy w zielony przycisk Utwórz nowy obwód. Naszym oczom ukaże się pusta przestrzeń, na której budować będziemy układy z elementów znajdujących się po prawej stronie. Warto tu zwrócić uwagę na to, że każdy z elementów jest odpowiednio opisany i nazwany. To nie przypadek. Każdy z tych elementów możemy znaleźć w większości sklepów z częściami elektronicznymi, a dzięki temu zbudować taki sam układ w rzeczywistości. A znajdziemy tu dosłownie wszystko, czego potrzebować będziemy do zbudowania prostego i bardziej skomplikowanego układu. Głównym mózgiem sterującym pozostałymi elementami będzie Arduino. To nic innego jak prosty komputer, który możemy zaprogramować w dowolny sposób, tak by robił dokładnie to, na co mamy ochotę. Warto wiedzieć, że takich lub podobnych komputerów używa się do produkcji automatów do kawy, lodówek, elektrycznych deskorolek czy hulajnóg i wiele innych współczesnych urządzeń. Także, jak pewnie już widzicie, jego możliwości są właściwie nieograniczone i to jedynie od nas zależeć będzie, jak takie Arduino wykorzystamy. No dobra, wracając do tematu. Każdy z elementów możemy dodać na płaszczyznę roboczą, łapiąc go lewym przyciskiem myszy i upuszczając w odpowiednim miejscu. Aby coś usunąć, wystarczy zaznaczyć komponent, którego chcemy się pozbyć i kliknąć na ikonkę kosza na śmieci w lewym górnym narożniku ekranu. Kiedy na płaszczyznę roboczą dodamy Arduino, uaktywni się opcja Kod. To tutaj będziemy mogli zaprogramować nasze Arduino, mówiąc mu co i kiedy ma robić. Domyślnie naszym oczom ukaże się kod składający się z czterech klocków. I to jest wspaniała informacja. Żeby programować Arduino w Tinkercadzie, nie musimy uczyć się skomplikowanych języków programowania. Tutaj kod będziemy budować z klocków, tak jak w znanym świecie programu Scratch. Przyjrzyjmy się więc klockom, które nas powitały. Niebieskie bloki, ustaw widoczną diodę LED na wysoki oraz niski, mówią Arduino o tym, żeby włączyło lub wyłączyło wbudowaną diodę. Ta dioda znajduje się o tutaj. Między nimi znajdują się żółte klocki, zaczekaj jedną sekundę. Nakazują one, by Arduino poczekało jedną sekundę, zanim wykona kolejny klocek. To bardzo ważne, bez tego dioda włączałaby się i wyłączała tak szybko, że nie bylibyśmy w stanie tego zauważyć. Dokładnie to jakieś 16 milionów razy na sekundę. Warto dodać, że każdy tak skonstruowany program działa w pętli, czyli bez ustanku. Gdy dojdzie do końca, od razu wraca do początku i tak w nieskończoność. Sprawdźmy więc, jak działać to będzie w praktyce. W tym celu klikamy na przycisk Uruchom symulację. I tak jak można było się spodziewać, dioda na przemian włącza się i wyłącza. Spróbujmy teraz nieco zmienić program, modyfikując klocki Zaczekaj. Tutaj, oprócz zmiany wartości, możemy też zmienić jednostkę, a do wyboru mamy sekundę i milisekundę, czyli jedną tysięczną sekundy. Oznacza to, że 1000 milisekund to dokładnie jedna sekunda. Jeśli więc chcemy, by dioda świeciła się przez pół sekundy, wpisujemy 500 i wybieramy milisekundy. Gotowe! Ale co jednak, jeśli zaświecić będziemy chcieli nie taką malutką wbudowaną diodę, lecz znacznie większą, na przykład o taką.
Nic prostszego. Na początku dodajemy diodę na nasze pole robocze. Teraz musimy znaleźć sposób na zasilenie jej. Najprostszą opcją będzie podłączenie jej do tych dwóch złącz, opisanych jako 5V i GND. Ale co to wszystko oznacza? Już tłumaczę. Nie wdając się w szczegóły. Każde urządzenie elektryczne do swojej pracy potrzebuje prądu. W przypadku Arduino, sama płytka, jak i urządzenia, które będziemy do niej podłączać, do swojej pracy wykorzystują prąd stały. Czyli taki, jakiego używamy na przykład do ładowania telefonu czy tabletu. Dla porównania, w gniazdku elektrycznym płynie prąd przemienny. Dlatego, by naładować telefon, potrzebujemy specjalnej kostki, która zamieni prąd przemienny w stały. Prąd stały otrzymamy także z baterii. Pewnie każdy z Was ma w domu co najmniej kilka takich baterii. To, na co warto zwrócić uwagę, to oznaczenia plus oraz minus. Znaki te mówią nam, skąd i dokąd popłynie prąd. Jeśli więc między plusem a minusem umieścimy jakieś urządzenie elektryczne, zacznie ono wykorzystywać płynący prąd do tego, by zadziałać. To trochę jak z autostradą i samochodami. Żeby po trasie mogły poruszać się samochody, musimy wybudować odpowiednie wjazdy oraz zjazdy z trasy. Plus oznaczać będzie w tym przypadku wjazd, a minus wyjazd. W przypadku Arduino za plus odpowiada 5V, a za minus GND. Ok, podłączmy więc naszą diodę. W tym celu klikamy na styk 5V. I ciągniemy przewód do dłuższej nóżki diody. To ważne, bo gdy podłączymy odwrotnie, dioda nie zaświeci. Drugą, krótszą nóżkę podłączamy zaś do styku GND. Warto dodać, że w tym miejscu, gdy tylko podłączymy Arduino do zasilania lub w tym przypadku uruchomimy symulację, na tych stykach zawsze pojawi się prąd, niezależnie od tego, jak zaprogramowaliśmy Arduino. Gotowe! Teraz wystarczy uruchomić symulację i zobaczyć, co się wydarzy. Ups, chyba coś poszło nie tak. Ten symbol eksplozji oznacza, że dioda uległa uszkodzeniu. Ale czemu tak się stało? Okej, wróćmy na chwilę do naszej autostrady. Zwróćcie uwagę, że na każdej drodze znajdziemy ograniczenie prędkości. Jest ono różne w zależności od rodzaju drogi. Dzięki temu kierowcy wiedzą, jak szybko mogą poruszać się samochodem, by jazda była bezpieczna dla nich oraz dla innych uczestników ruchu. Co jednak w sytuacji, gdyby takich ograniczeń nie było? Każdy jechałby coraz szybciej i szybciej, aż w końcu wydarzyłby się wypadek lub samochody ulegałyby awarii. To samo stało się tutaj. Nasza dioda otrzymała zbyt dużą ilość prądu i uległa uszkodzeniu. To trochę jak z małym dzieckiem, które gdy nie dostanie żadnych ograniczeń, zje całą czekoladę, a potem rozboli go brzuch. Dlatego też w elektronice mamy takie urządzenie jak rezystor, zwany też opornikiem. Działa on trochę jak próg zwalniający lub rodzic pilnujący dziecko, tylko że dla prądu. Gdy dodamy rezystor w dowolnym miejscu naszego układu, to ograniczymy przepływ prądu, a nasza dioda tym razem ujdzie cało. Warto wiedzieć, że próg zwalniający może mieć różną wysokość. Im wyższy, tym samochody bardziej zwolnią, by bezpiecznie przez niego przejechać. Tak samo jest z rezystorem. Możemy dostosować jego rezystancję, czyli opór, podawany nie w kilometrach na godzinę, a w ohmach. Nie wdając się w szczegóły, dla diody najbezpieczniejsza będzie wartość około 200 ohmów. Uruchamiamy symulację jeszcze raz i tym razem wszystko działa jak należy. Jako że pracujemy w wirtualnym świecie, możemy śmiało poeksperymentować z wartościami rezystora i sprawdzić, co stanie się, gdy będziemy zwiększać rezystancję, a co gdy ją zmniejszymy. Okej, na dzisiaj wystarczy. Wspólnie udało nam się zbudować pierwszy układ. W następnym odcinku wykorzystamy zdobytą dzisiaj wiedzę, by stworzyć coś nieco bardziej skomplikowanego, a przede wszystkim użytecznego. Do zobaczenia!